PDF-y, czyli pliki, z których wielu z nas korzysta każdego dnia przy różnych okolicznościach. Używamy ich między innymi do czytania, przeglądania, przesyłania, ale też zapisywania takich dokumentów jak umowy, prezentacje, książki, różnego rodzaju raporty czy materiały edukacyjne. Dlaczego PDF-y są tak popularne? Przede wszystkim dlatego, że bez względu na to, na jakim urządzeniu, na jakim sprzęcie i wersji oprogramowania je otworzymy, uruchomimy, dają nam gwarancję niezmienionego widoku, takiego jaki autor miał z założenia na myśli. Nic się nam nie rozsypuje, nie przesuwa, nie znika. Tak samo przy wydrukowaniu. Widok pozostanie taki, jaki widzimy na ekranie. Przy tym wszystkim musimy jednak pamiętać, że PDF nie jest dokumentem niezmienialnym. Istnieje bardzo dużo zarówno darmowych, jak i płatnych programów, które pozwalają nam wykonać wiele czynności z takim dokumentem. Możemy na przykład je łączyć, rozdzielać, kadrować, zmieniać, poprawiać, komentować, a także stworzyć dokument, który z założenia będzie dokumentem edytowalnym i pozwoli odbiorcy czy użytkownikowi takiego dokumentu wypełniać i zapisywać różnego rodzaju notatki albo odpowiedzi na zadane na przykład w nim pytania. W tym przewodniku pokażę Wam, w jaki sposób można pracować z PDF-ami, jak je porządkować, łączyć, zmniejszać ich rozmiar, jak na przykład zabezpieczyć taki dokument hasłem, żeby dotarł tylko do osób, do których jest skierowany i które to hasło znają, i w jaki sposób przygotować też właśnie interaktywne formularze, które pozwolą odbiorcy takiego dokumentu samodzielnie go wypełnić i do nas odesłać. Dzisiaj natomiast pokażę Wam dwa darmowe narzędzia, w których możemy pracować z dokumentami PDF bez zakładania konta. Pierwszym z narzędzi, które pozwala nam na taką podstawową pracę z dokumentami PDF, jak na przykład łączenie, rozdzielanie czy hasłowanie, jest strona ilovepdf.com. Wystarczy, że wejdziemy sobie na tą stronę i dostępny mamy cały pakiet darmowych narzędzi. Tak, możemy tutaj łączyć PDF-y, rozdzielać, kompresować, przekształcać PDF-y w dokumenty Word, w PowerPointa, Excela. Możemy też edytować PDF w takim podstawowym zakresie, na przykład coś dopisać, zmienić, zamienić go w format JPG, ale też na przykład właśnie zahasłować. Jak to wszystko działa? Wystarczy, że klikniemy w dowolne narzędzie. Działanie jest bardzo proste. Wybieramy ze swojego urządzenia dokument PDF. Chwilę czekamy, aż się załaduje, i teraz do tego dokumentu możemy dołączyć drugi PDF, tak, żeby dwa dokumenty połączyć w jeden. Możemy tu sobie zmienić kolejność jeszcze tych dokumentów. I kiedy wszystko już jest gotowe, klikamy czerwony przycisk Merge PDF, po czym pobieramy scalony dokument. Ten dokument możemy sobie otworzyć i przeglądać już jako połączony. Podobnie działa rozdzielanie plików PDF. Również klikamy sobie w ikonkę, wybieramy plik, który chcemy rozdzielić. Mamy plik, który ma dwie strony i chcemy zapisać każdą stronę jako osobny dokument. Więc w menu z prawej strony klikamy, że pierwszy dokument będzie strona od 1 do 1, natomiast drugi dokument to będzie strona 2 do 2. Klikamy Split PDF, pobieramy i w tym momencie pobierze nam się to jako plik zip, ponieważ tam są spakowane dwa odrębne dokumenty. Podobnie działają wszystkie te aplikacje do konwertowania PDF-a na różne inne formaty, ale to, która jest też ciekawa, chciałabym Wam pokazać teraz, to hasłowanie pliku PDF, tak? Czyli chronienie go hasłem, które przekazujemy później
osobom, do których ma trafić taki PDF. Podobnie, klikamy w ikonkę, wybieramy plik i tutaj z prawej strony możemy teraz ustawić sobie hasło. Klikamy Protect PDF i pobieramy nasz dokument. Tutaj ten dokument został pobrany. Jeżeli ja w niego kliknę, to zarówno przeglądarka, jak i program Adobe Acrobat Reader poprosi mnie o wpisanie hasła. Wpisuję hasło i dopiero w tym momencie dokument mi się otwiera. W I Love PDF możemy dodać do naszego PDF-a również znak wodny. To jest bardzo często stosowane przy plikach graficznych, ale na przykład jeśli mamy jakiś wzór, to również możemy oznaczyć go znakiem wodnym w dowolnych miejscach na stronie. Możemy też mozaikowo we wszystkich miejscach, ale dajmy sobie na środku i tu wpiszę sektor 3.0. Mogę zwiększyć sobie i zmienić font, o, żeby napis był troszkę większy i mogę ustawić przeźroczystość. Klikamy, dodaj znak wodny, to będzie prosty, tekstowy, pobieramy i tak to wygląda. To są podstawowe działania, które możemy wykonać w aplikacji I Love PDF. Zachęcam do przetestowania pozostałych w zależności od Waszych potrzeb. Teraz chciałabym Was zaprosić do przetestowania i poznania drugiego narzędzia, którego jedną z największych zalet jest to, że pozwala nam tworzyć interaktywne PDF-y, czyli takie z możliwością wypełniania przez osobę, do której ten PDF zostanie wysłany. Również jest to darmowe narzędzie, również działa z poziomu przeglądarki, podobnie jak I Love PDF. I również nie musimy, korzystając z niego w podstawowym zakresie, zakładać w tym narzędziu konta. Wchodzimy sobie na stronę pdfescape.com i klikamy tutaj na stronie głównej opcję Free Online. Po chwili otworzy nam się strona, na której możemy albo stworzyć nowy dokument PDF, albo załadować dokument ze swojego urządzenia lub link z internetu, albo jeszcze załadować dokument, który był wcześniej otwarty. Tutaj mamy takie ograniczenie, że dokument musi mieć mniej niż 10 mega i mniej niż 100 stron. Żeby uzyskać taki efekt, możemy wcześniej na przykład skompresować plik w I Love PDF. Wgramy teraz plik z komputera. Wybieram przygotowany wcześniej plik. I zaczynam jego edycję. W menu po lewej stronie znajdziemy kilka ikonek i każda z nich pozwala na wykonywanie nieco innych akcji. Pierwsza pozwala nam, podobnie jak I Love PDF, wykonywać takie bardzo proste działania, czyli na przykład scalić, przekręcić stronę, usunąć, albo na przykład wykadrować element dokumentu, tak? Także pierwszą stronę będziemy mieli wykadrowaną w taki sposób, a druga jest w całości. To się przydaje, kiedy chcemy wyciąć jakiś fragment graf z dokumentu PDF. Druga ikonka pozwala nam dodawać komentarze, podświetlenia, przekreślenia. Pozwala nam również wstawić na przykład tekst albo różne figury geometryczne. Powiększę trochę nasz dokument, żeby można było zobaczyć, jak to działa. Jeśli chcemy na przykład użyć podświetlenia, klikam tutaj. Mogę sobie zmienić kolor tego podświetlenia, dajmy na przykład niebieski, i zaznaczam fragment tekstu, który ma być podkreślony na niebiesko. Mamy podkreślony fragment tekstu. Jeśli chcę na przykład użyć przekreślenia, tu zostawimy czerwony, to działa to w taki sam sposób. Zaznaczam i mam tekst przekreślony. Trzecia ikonka pozwala nam
na troszkę bardziej zaawansowane działania, możemy tutaj na przykład wyczyścić fragment tekstu. I wstawić inne. Oczywiście tekst wstawiony możemy edytować, zmienić font, zmienić jego rozmiar. I mamy zmienione. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy wstawić obrazek dowolny. Wybieramy ze swojego komputera obrazek. Pojawia nam się krzyżyk i zaznaczamy, jak duży ten obrazek ma być. Obrazek jest już wklejony. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, możemy po tym dokumencie rysować. W dowolnym kolorze możemy zmienić grubość linii. I mamy możliwość dodawania odręcznych notatek lub rysunków. Możemy też oczywiście podlinkować, wstawiać linie, strzałki, figury geometryczne. Jednak to, co jest w tej aplikacji najciekawsze, to możliwość właśnie ustawiania pól do samodzielnego wypełniania przez inne osoby tego dokumentu. Używamy wtedy ikonki From Field. I na przykład chcemy wstawić pole tekstowe. Tutaj, jak widzicie, jest sporo różnych opcji. Kilka z nich postaram się omówić. Pierwsze zaczniemy od tekstu. Wybieramy sobie tekst. Pojawia nam się krzyżyk. Jeżeli po prostu klikniemy lewym przyciskiem myszy, to taka wielkość pola tekstowego nam się pojawi. Jeśli chcemy pole dopasować, to klikamy lewym przyciskiem myszy i przeciągamy pole tekstowe na tak dużej powierzchni, jaką chcemy. Tutaj mamy jedną linię, którą osoba korzystająca z tego PDF-a będzie mogła uzupełnić. Jeśli chcielibyśmy wstawić akapit, to podobnie wstawiamy sobie pole krzyżykiem, trzymając lewy przycisk myszy. Ale domyślnie to też funkcjonuje, zobaczcie, jako jedna linia. Jeśli chcemy, żeby tu było więcej niż jedna linia, przechodzimy do edycji, czyli tego długopisika, zaznaczamy sobie to pole i klikamy w lewym górnym rogu w klucz. To są ustawienia. Tutaj możemy sobie zaznaczyć, że to będzie multiline, czyli że to będzie akapit. Klikamy OK i teraz to pole funkcjonuje nam już jako akapit. Co jeszcze możemy zrobić za pomocą tej funkcji? Oprócz tekstu możemy wstawić sobie tak zwany checkbox, czyli kwadrat, który użytkownik dokumentu będzie mógł zaznaczyć. Wstawiamy sobie checkboxy. I teraz tak, checkboxy mogą mieć różne formy. Po wstawieniu, jeśli ja sobie go zaznaczę i ponownie kliknę w kluczyk, to domyślnie mam tu krzyżyk, tak? Taki X przekreślony. Mogę też zmienić sobie na kółko, diament, kwadrat albo taki znak check, czyli popularną fajeczkę do odfajkowania. I mogę każdy z tych kwadracików osobno sobie zmieniać. Mamy też możliwość wstawienia radio button. To jest kolisty znak, który pozwoli użytkownikowi wybrać tylko jedną z opcji, ponieważ przy tych wyżej może zaznaczyć wszystkie trzy, a może jedną. Natomiast tutaj można zaznaczyć tylko jedną z opcji. Kolejną funkcją jest tak zwany drop-down. To jest możliwość wstawienia listy rozwijanej. Zobaczcie, mamy domyślnie listę rozwijaną, tylko ona w tym momencie jest pusta. Ponownie muszę znowu przejść do trybu edycji, zaznaczyć tę listę, kliknąć kluczyk i tu muszę sobie wpisać opcję do zaznaczenia, kategorię.
1. Każdą wpisujemy po enterze, czyli od nowej linijki. Klikamy OK. I teraz pozostaje nam taki dokument tylko zapisać. Dokument zapisujemy klikając w strzałkę w menu po lewej stronie i go pobieramy. Po pobraniu taki dokument możemy sobie otworzyć i zobaczcie, wszystkie zmiany, które tutaj nanieśliśmy, są widoczne. Co więcej, możemy wypełniać pola, tak jak tutaj. Mamy akapit, możemy zaznaczyć sobie checkboxy, tak jak widzicie, mamy krzyżyki, mamy odfajkowanie. Tu, tak jak mówiłam, działa tylko możliwość jednokrotnego wyboru, a na samym dole mamy listę rozwijaną, w której wybieramy z wypisanych opcji. W ten sposób możemy przygotować na przykład umowę do samodzielnego wypełnienia danych przez osobę, do której kierujemy, albo oświadczenie do uzupełnienia danych. Możemy też przygotować różnego rodzaju materiały edukacyjne, workbooki, czy na przykład, jeżeli pracujemy w szkole, testy do wypełnienia przez uczniów. Więc taki dokument do samodzielnej edycji ma naprawdę wiele zastosowań. No i do tego ma wszystkie pozytywne funkcje i plusy standardowego PDF-a, czyli nie rozsypie nam się, są elementy, których osoba korzystająca z tego dokumentu nie zmieni tak łatwo, może tylko modyfikować te zaznaczone elementy. To wszystko na dzisiaj, jeżeli chodzi o ten krótki poradnik do modyfikacji i tworzenia interaktywnych PDF-ów. Mam nadzieję, że skorzystacie z zawartych w nim porad i możliwości i zachęcam również do samodzielnej eksploracji narzędzi dostępnych na rynku.